Cześć, witajcie na kanale Baw się ze mną, zabawki dla dzieci. W tym filmiku kolejna masa plastyczna. Pamiętacie może Super Sand, czyli magiczny piasek i piasek kinetyczny, a teraz trzeci rodzaj piasku, jest to tak zwany Moon Sand. Tutaj mam 2 kg tej masy, czyli piasek księżycowy. Zobaczymy, jak się zachowuje, czy jest porównywalny do wcześniejszych dwóch piasków, rodzajów piasków. I opowiem Wam, co o nim myślę. Dosyć spore opakowanie. Kolor czerwony. I spora masa, czyli 2 kilo. Spróbuję otworzyć. Łatwo nie idzie. Trochę siły i otwarte. I tutaj już mam próbkę piasku księżycowego. Ładny kolor. Klei się troszeczkę do rąk, tak jak piasek kinetyczny. I do tego mam kuwetę, w której przetestuję piasek bez zagrożenia dla pokoju. I tak mi się troszeczkę wysypało. Na pierwszy rzut oka mam wrażenie, że jest bardziej sypki niż piasek kinetyczny i piasek magiczny. Mam nadzieję, że ten kolor nie farbuje, że jest to tylko taki czerwony kolor, który zostaje na piasku. I teraz najlepsza część. Czyli miąchamy. O, w dotyku jest świetny. Bardzo lubię te piaski. Pulchny. Bardzo plastyczny. Daje się formować jak prawdziwy piasek. Oczywiście muszę Wam przypomnieć, że tych piasków, tych mas plastycznych nie mieszamy z wodą. One mają specjalną substancję łączącą już w środku. Jeśli chodzi o zapach, to jest to taki zapach nieokreślony. Może trochę podobny do piasku kinetycznego. W każdym razie niesyntetyczny. Nie zdążyłam sprawdzić, jaka jest zawartość tutaj składników naturalnych, ale domyślam się, że jak w przypadku dwóch pozostałych rodzajów piasku jest dosyć wysoka. Jeśli pamiętacie, w piasku kinetycznym było 98%. Mam nadzieję, że ten barwnik tutaj też jest w miarę naturalny, a nie jakiś bardzo chemiczny. I bardzo ładnie się to miącha, super formuje. I zapraszam Was od razu do kolejnego filmiku, w którym wypróbuję ten piasek na foremkach. Zobaczymy, czy da się z niego zbudować zamek z piasku. A teraz Wam dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnych filmików. Zachęcam również do subskrypcji naszego kanału. Do następnego razu, cześć!